4-1 wygrały rezerwy Siemiatyckiej Kresowi w niedzielę 26 sierpnia w meczu rozegranym u siebie z KS Puchowo. Bramki dla Siemiatyczan zdobyli Burzycki 2, Szum i Sidorczuk. Mecz zdecydowanie przebiegał pod dyktando Siemiatyczan. Gospodarze praktycznie przez całe spotkanie dominowali na boisku, stwarzając sporo sytuacji do strzelania bramek. Wykorzystali tylko 4. Taka porażka to dla gości najniższy wymiar kary. Było to drugie spotkanie tej drużyny w rozpoczętym niedawno sezonie i druga wygrana. Tydzień wcześniej Siemiatyczanie wygrali na wyjeździe 3-1 z Unią Ciechanowiec. Po dwóch zwycięstwach Kresowia 2 zajmuje pierwsze miejsce w tabeli drugiej grupy podlaskiej B-klasy. Trenerem tej drużyny jest Mirosław Twarowski. Co?